radosna chwila dla mieszkańców, dla strażaków jednostki OSP Lututów, ale również dla mnie osobiście. Myślę, że w końcu zrealizowały się te marzenia, zarówno moje, jak również strażaków z jednostki OSP w Lututowie. Długo lat żeśmy czekali, aby dożyć tej chwili właśnie kupna nowego w takiej klasie samochodu strażackiego. Więc całkowity koszt tego samochodu to 891 tysięcy, z czego po stronie samorządu gminy Lututów to kwota 291 tysięcy. Dofinansowanie z Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota 425 tysięcy. 150 tysięcy dofinansowania przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. I tak jak powiedziałem, 25 tysięcy po stronie OSP Lututów. Staraliśmy się o ten samochód, można powiedzieć, od 2017 roku, 2018 rok. Cały czas załatwialiśmy z Funduszem Wojewódzkim Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, z Komendą Główną, ale najważniejsze jest to, że początek roku i mamy to auto. Pierwszy nowy wóz, jest to Volvo GBA o pojemności zbiornika wody 3000 litrów i środek pianotwórczy litrów 300. No, przyszła taka chwila, że nasz ukochany dziadek przechodzi na emeryturę. Swoje wypracował, jesteśmy mu wdzięczni za te lata, które spędził z nami, ale przyszedł czas, żeby odpoczął.